Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnej nowej serii na moim kanale z gry Rush Wars. Rush Wars jest nową grą od Supercella, premiera miała jakieś 3 godziny temu. Jest to taki trochę Tower Defense, połączenie Clash of Clans, troszkę Clash Royale i dzisiaj wam to pokażę. Jeżeli wam się materiał spodoba i jeżeli chcecie więcej tej gry, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, no i dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A więc tak moi drodzy, jesteśmy w grze już, tutaj mamy naszego Choppera. Choppera możemy sobie upgrade'ować, tylko żeby upgrade'ować Choppera potrzebujemy 500 tutaj złota, jak i również HQ rzucone na trzeci poziom. A żeby serce naszego jakby naszej bazy upgrade'ować, musimy wbić czwarty poziom tutaj po naszego konta jakby, nie? A żeby wbić czwarty poziom naszego konta potrzebujemy 277 expa. Expo zdobywamy podczas wojen, nie? Bo tutaj walczymy jakby z innymi bazami. Tutaj mamy nasze laboratorium, w którym sobie możemy przygotować nasz deck, którym będziemy walczyć. Mniej więcej tak to wygląda. To jest nasz airdrop. Airdropa mamy tutaj aktualnie Arcade'a, który zrzuca maszynę na przeciwników i to zadaje obrażenia. Jak i również mamy tutaj boosta, który przyspiesza nasze jednostki. Mamy tutaj parę jednostek, jest to gra aktualnie w wersji beta, więc jeszcze dużo jej brakuje do tego, żeby być perfekcyjną, ale gra się w nią całkiem spoko. Jest coś takiego jak Goldmine. Goldmine jest to jakby nasza kopalnia, nie? Nasza kopalnia, którą przygotowujemy sobie do obrony, czyli inni gracze atakują naszą kopalnię i mogą sobie tutaj zdobywać jakby te gwiazdeczki. Tak samo i my atakujemy też różne kopalnie w taki sposób, jak wam teraz właśnie pokażę. Więc tak, zaczynamy atak. Tu sobie przygotowujemy nasz deck, nie? Atak skład. Ja mam przygotowany taki deck, który mniej więcej działa. Jest to arcade'ka. Do tego używamy sobie tej obronnej jednostki, czyli shieldy. Do tego wrzucamy też troopery i tu jest pitcher, która rzuca, moi drodzy, te granaty i nam rozbija przeciwników. Więc zaczynamy tutaj pierwszy atak. Ekipa już się zbiera do samolotu. I mniej więcej, moi drodzy, tak to wygląda. Mamy tutaj bazę przeciwnika. Żeby wygrać, jest to zero. Żeby wygrać, pasuje rozwalić trzy te jakby główne takie jakby staki, nie? Jakby takie kopalnie. Gość ma tutaj tylko dwie dynamitki i ma tutaj mortara. Mortar bije z daleka. I zrobimy go tak. Wrzucimy arcade na start tutaj. Pyk, wrzucamy arcade'a. Żeby te dynamitki rozwalić, wrzucimy tutaj tych trooperów. Niech sobie idą. A tu wrzucimy sobie tych tarczowników. Dajmy tutaj bombermankę i za jakiś czas rzucimy kolejnych trooperów. Dobra, drużyna się rozchodzi. Jedną bazę już sobie rozbiliśmy. Nie wiem, jak działa dokładnie ten mortar. Pierwszy raz mam okazję walczyć tutaj na mortar, więc zaraz sobie ogarniemy. Ale wydaje mi się, że chociaż myślałem, że luźno sobie damy radę, ale ten mortar jest naprawdę potężny i nie wiem, czy będzie tak łatwo. Dobra, rzućmy tutaj jeszcze jedną dynamitkę. Dobra, niech rzuci granaty. Dobra, jednak się udało. Ale powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że ten mortar jest taki mocny. Powiem tak, no i tak wygląda ta gierka. Wydaje mi się, że ona jest mega spoko. Zdobyliśmy 3 gwiazdeczki, zdobyliśmy 9 monetek i tutaj jak zdobywamy te gwiazdeczki, to sobie za nie możemy otwierać skrzynki, nie? No ja mam common boxa do otworzenia i poleciało nam 45 golda, 2 shieldy, arcade'y. No i mamy nową postać, jest to bazooka boy, czyli tym bazooką możemy chyba bić obszarowo, nie? I sobie zaraz go przetestujemy. Aktualnie na moim koncie już mam 4 troopery. Możemy troszkę tego odblokować sobie, tylko żeby odblokować tych lepszych trooperów, to potrzebujemy wyższego poziomu naszego konta, nie? Więc musimy zdobyć tutaj 100 tych jakby gwiazdeczek i będziemy wtedy mogli sobie rzucić na kolejny poziom naszą bazę. Dobra, więc wypróbujemy sobie tego bazooka mena. Bije ono obszarowo i też wejdźmy tutaj do naszej bazy. I tego mortara ja mam, mortara udało mi się odblokować jakiś czas temu i fajnie by było sobie go postawić, bo wydaje się być naprawdę mocną bronią, nie? Tutaj damy jednostki, damy sobie coś takiego i tego ziomka z bazuką ustawię tutaj z tyłu, nie? I wydaje się, że to będzie, nie ziomka z bazuką, tylko ten mortar. I wydaje się, że to będzie spoko połączenie. Na razie w obronie nie wygrałem jeszcze ani jednego pojedynku. Więc na razie to słabo wygląda. Dobra, możemy ulepszyć sobie te nasze shieldy. Ale w sumie na razie nie będę ulepszał. Liczę na to, że lepiej będziecie ogarniać tą gierkę ode mnie i ulepszycie to tak, że będę mógł skorzystać z waszych porad. Dajmy sobie dwie bazuki, dajmy sobie to oczywiście. I dajmy sobie
tego troopera, do tego dajmy boostera, dajmy sobie arcade'a. Dobra, lecimy do kolejnego pojedynku. Sorry, że taki troszkę zamotany jestem w tej giereczce, ale dopiero jak widzicie, uczę się jej. I to są moje pierwsze pojedynki. Gabriox, nie ma teamku, place your troops, więc tak, dajmy bazooka, bo ja nie mamy shieldów, mamy shield, dobra. Możemy pójść tutaj dołem i pójdziemy tak. Wydaje mi się, że to będzie spoko połączenie, bo ten bazooka powinien bić tych przez ścianę, nie? Nie wiem, jaki on ma dokładnie zasięg. Zaraz się przekonamy. I dwóch naraz powinien bić. O Jezu, jak on wolno bije. No, obrażenia ma potężne, ale strasznie jest powolny, nie? Gość ma tutaj na trzecim poziomie pitcher, więc na nią trzeba będzie uważać. Dawaj bazooka, boy. Raz, uderz dwa razy. Dobra, rozwalił tego mortara, dajemy jeszcze jedną bazookę i dajmy tutaj tą dynamitkę, nie? Tą pitcherkę, może rozwali tą główną bazę. No, dwie gwiazdki weźmiemy za ten mecz, ale do najłatwiejszych on już tak nie należał, nie? Ten mortar nie jest wcale taki łatwy do rozwalenia i muszę jakąś dobrą taktykę na te mortary wyczaić, nie? Bo krzywdę potrafi to zrobić. Dobra, główna baza rozbita i z tą w sumie powinniśmy sobie poradzić, tylko że z bazuki goś strzelił. Dobra, mamy kolejny raz trzy gwiazdki, więc mecz wygrany. Na dłuższą metę może ta gra się nudzić nam, jeżeli nie dojdziemy tutaj do wyższego poziomu jakby rozgrywki, bo jest troszkę monotonna, nie? I do Brawl Starsów ogólnie ta gierka podjazdu nie ma, ale wygląda póki co bardzo, bardzo fajnie. Dobra, upgrade'y. To sobie możemy upgrade'ować póki co. Szybciej wbijemy może poziom naszego konta, dostaliśmy 5 expa, jak widzicie, więc upgrade'ik jeden wpadł już, mamy dużo golda, więc do 500 możemy zjeżdżać, maksymalnie mam 500, dobra, lecimy z kolejnym pojedynkiem, nie ma co tutaj czekać, kolejny składzik, tylko teraz zamiast use again, zamiast tego, użyjemy sobie tego boosterka, nie? I spróbujemy tego boostera użyć na tego bazooka, na pana bazookę i zobaczymy, jak ten booster teraz zadziała. Gość ma czołg teraz, patrzcie tutaj. Dobra, ziomek ma czołg, nie wiem jak ten czołg działa. Wypuszczamy dwóch tych ziomeczków z bazuką. Wypuszczamy tutaj shieldy. I w sumie niech to na razie leci. I tego rasha wypuścimy sobie tutaj zaraz, niech to troszkę podbiegnie. Bo nie wiem jaki to ma zasięg. Dobra. Wrzucamy rush tutaj. Niech to wszystko przyspiesza. I bazuka jak najszybciej niech rozwali ten czołg jego, nie? Okej, moje bazuki się wysypały. Oj, powiem wam szczerze, że jak źle wejdą granaty, to ten pojedynek przegramy. No, będzie ciężko, chociaż jeden, żeby rozbili. Przegraliśmy to, ludzie. Więc pierwszy pojedynek przegrany tutaj w tej gierce, defeat. Ale chyba nic nie tracimy za przegrane, nie? Troszkę lutu. To jest bodajże dwa... 2 golda, więc nie jest tak źle. Dwie bazuki. Nie działało to najlepiej. Lepiej sobie więcej wziąć tych trooperów. Jedna bazuka. Pyk, jedna pitcher. I jeden ten ziomek, dobra. A jeśli chodzi o boostera, to całkiem fajnie on zadziałał. Dobra, kolejny składzik zbieramy do samolotu i lecimy tutaj podbijać świat. Okej, jesteśmy już na wojnie. Place your troops. Jak ten gość ma tutaj to wszystko postawione? Na górze ma tą granadierkę i na dole mamy czysto, więc pójdziemy dołem. Puścimy to tak. Puścimy tak i rzućmy tutaj tych wariatów na razie z tyłu. Dobra. I to damy tak. Dobra. Tutaj rzucimy boostera i ten boosterek powinien ich tutaj wszystkich zmiażdżyć. Ooo, nie, gość ma tutaj dwie miny. Ale te miny są useless, póki co widzę. Jakiejś większej krzywdy mi to nie zrobiło. Dobra, idą teraz atakować. Więc rzucamy tutaj boosta. Okej. Niech to wszystko przyspieszy. Rozwalamy mu te jednostki. Wszystko wybuchło i możemy rzucić tutaj kolejną armię tych wariatów. Bazooka boy. Dobra, rozwaliliśmy mu dwie bazy. Dwie bazy to już jest dobrze. A może się trzecie uda jeszcze szarpnąć. Dobra, mamy tutaj ledwo co w sumie, ale mamy rozbite tutaj trzy jakby te bazy z końcami. No i wygrywamy kolejny meczek, więc elegancko nam tu poszło. Myślałem, że będzie ciężej. I zdobywamy kolejne trzy gwiazdeczki. Będziemy mieli już 31. Więc powoli rośniemy, nie? Im więcej tych gwiazdek, to będą później trudniejsi przeciwnicy. I będziemy też otrzymywać lepsze skrzynki. Dobra, mamy 80 golda. Mamy miny.
Mamy mortar na kolejny poziom. Mamy pitcher i mamy boostera wzmocnionego. Do tego mamy czołg, więc elegancko. Dużo dostaję strasznie defensywnych postaci, mniej tych ofensywnych. Ale dobra, tą sobie postać musimy upgrade'ować, bo jest totalnym kozakiem. Te granaciki fajnie rzuca. I dostaliśmy aż 10 expa, więc spoko. Czołg też jest postacią atakującą, więc myślałem, że on jest defensywny. Ale czołg jest atakujący, dobra. Mortar sobie ulepszę, bo też jest totalnym kozakiem, jak widzieliście. Okej, mogę go nawet dwa razy upgrade'ować. Więc upgrade'ujemy mortar na trzeci poziom. Ej, może dzisiaj jeszcze sobie tą bazę upgrade'ujemy, nie? 40... tych mi brakuje. A 40 expa. Więc jest to do ogarnięcia. Dobra, więc lecimy z kolejnym pojedynkiem. Więc atak. Bierzemy czołg oczywiście, bo trzeba go przetestować. Czołg mi zabiera dwie jednostki, więc zagramy coś takiego. Gramy bez bazuki. Ale tych shielderów musimy mieć. Do tego biorę sobie... No boostera, biorę boostera, bo ten boosterek jest totalnym szefem, jeżeli chodzi o tą gierkę. I dobra, lecimy z kolejnym pojedynkiem. Lecimy z kolejnym pojedynkiem i zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Mamy versus, ma gość tutaj te działko ochronne. Bazy z tyłu, gość ma rozstawienie identyczne bazy jak moje, nie? 31 do 32. Teoretycznie jest troszkę słabszy ode mnie. Ale nie wiem, jak działa czołg. Puśćmy coś takiego na razie. I wypuścimy tutaj boostera, jak to mnie zacznie obijać, nie? Dobra, dajmy teraz to tutaj. Dobra, ekipa podjeżdża, dajmy tutaj boosterek, żeby to wszystko przyspieszyło. No i panie czołgu, czego czołg nie bije? Dobra, czy ten czołg uderzy dzisiaj? Żeby to rozwalił, nie? O Jezu, ten czołg jest strasznie słaby. Powiem tak, może jedną tą bazę się uda rozbić. Czołg jest takim trochę tankiem, ale jest strasznie słaby. Dobra, jedną gwiazdeczkę zdobędziemy, więc jedna gwiazdka zdobyta to jest jako Victory chyba. Ale czołgiem grać przynajmniej na tym poziomie nie chcę, bo jak widzicie, no do najlepszych jednostek on nie należy, nie? Może tutaj w lejcie będzie mocniejszy. No i co, możemy skończyć bitwę, nie? Możemy skończyć bitwę, jedną gwiazdkę mamy. No teoretycznie wygraliśmy, ale golda tutaj nie zdobyliśmy. Bo za dużo nie zrobiliśmy. Dobra, więc czołgiem na razie grać nie będę, póki go mam na tym poziomie, jaki mam. Use again, czołg wycofujemy. Lepiej te shieldy działają, dwa shieldy, czołg. No i pitcher, nie? Pitcher też jest mocną postacią. Wchodzimy. Wchodzimy do naszego samolotu. Fajnie, że bardzo szybko te pojedynki nam wyszukuje, nie? Też możemy ciekawie tutaj pograć. Dobra, więc tak, patrzcie, rzucamy to. Teraz zagramy takim mega rushem, ale wydaje mi się, że to w miarę zadziała, nie? Dajmy pitcher i dajmy to od tyłu. Dobra, pyk. I od razu to mocno zboostujemy, żeby to wszystko nam tutaj na pełnej mocy wjechało. Dobra, atak. Dawać panowie, szybko, żebyśmy rozbili jak najszybciej te granatierki. Granatierki, dawaj pitchery, dobra, leżą. Rozbijamy mu tego mortara bodajże. Czy one dadzą sobie radę? No patrzcie, teraz by się czołg przydał akurat. No przegraliśmy, przegraliśmy. No, nie mam dobrej taktyki jeszcze na to. Jednak ten czołg nie był może taki słaby. W sumie trudno wyczuć, ale moi drodzy, jak już obiecałem, ja się z wami będę powoli żegnał i tą gierkę będę sobie ogarniał poza odcinkami. Możliwe, że jutro pojawi się dalej kolejny odcinek z tej gry, bo próbuję ją przytryhardować. Jak i również w ostatnim czasie też gram dużo w Brawl Starsy, więc te gierki mobilne mi siadły jak najbardziej. Ale jeżeli wam się dzisiejszy materiał spodobał, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!